audycji mamy dzisiaj na tapecie jedną z ciekawszych kamerek sportowych. Jest to Akaso 7 Brave. Jedna z ciekawszych i budżetowych też kamer, dlatego że kosztuje około 700 zł. W Stanach ta kamera kosztuje pewnie ze 150, może 130-150 dolarów. Jest to właściwie klon Osmo Mobile. Mamy z przodu ekran również, ekran do selfie. Przełączenie ekranu z przedniego na tylny poprzez przytrzymanie przycisku. To jest dokładnie ten klawisz na górze. Przytrzymujemy przycisk M i przełączamy ekran z przedniego na tylny. Zobaczmy, jak wygląda logowanie. Czyli nie ma logowania specjalnego. Tutaj z prawej strony jest przycisk włączenia i wyłączenia. W tej chwili kamera jest wyłączona. Wciskamy, przytrzymujemy. Włączona. Menu jest dość funkcjonalne i charakterystyczne. Widać, że maksymalnie możemy nagrywać w 4K w 30 klatkach na sekundę, ale to co ciekawe, mamy też ustawienie 1080 właśnie w 120 klatkach na sekundę. Przemieszczanie się po menu jest też dość intuicyjne. Możemy ustawić sobie tutaj na przykład ekspozycję, kompensację. Stopniujemy po jednym całym stopniu przysłony, czyli dość mocno. Video quality, high, middle, low. Stabilizacja obrazu, wind noise reduction. Pole widzenia przerzućmy na szersze. W tej chwili mamy szerokie pole widzenia. Wygląda to dobrze. No i co? Możemy się teraz przejść i zobaczymy, jak ta kamera spisuje się podczas akcji. Patrzmy jeszcze na funkcjonalność. Jeżeli chodzi o otwieranie, ma tutaj drzwiczki dolne. Po otwarciu drzwiczek dolnych mamy dostęp bezpośrednio do akumulatorów. I co ciekawe, w pakiecie tych akumulatorów dostajemy więcej, też ładowarkę. Slot karty pamięci jest też w tym przedziale baterii, tutaj głębiej. Żeby dostać się do karty pamięci, trzeba wyciągnąć baterię. Jeżeli chodzi o mocowanie, typowe mocowanie pod statyw. Jeżeli chodzi o komunikację, mamy dwa porty, mikro HDMI i mikro USB. Menu jest dość intuicyjne, naprawdę dobrze tą kamerą się operuje. Widać, że mamy tutaj ustawienia zarówno wideo, jak i fotograficzne. Jeżeli chodzi o wideo, podstawowe ustawienia to jest nagrywanie. Następnie mamy nagrywanie w pętli, timelapsy, slow motion, fast motion i Wi-Fi. Jeżeli chodzi o foto, single photo, burst photo, timelapse, self time, long exposure i Wi-Fi. To są te ustawienia, jeżeli chodzi o podstawy i ustawienia tutaj rozdzielczości obrazu, voice record, video resolution i stabilizacja obrazu, quality, wind noise reduction, EV, czyli exposure, metering, pomiar i data. To wszystko, jeżeli chodzi o menu. Już. Tak. Podsumowując te dwa dni, które spędziłem w towarzystwie kamery Akaso Brave 7, mogę powiedzieć, że jest całkiem niezłą kamerką.
aczkolwiek daleko jest jej jeszcze do GoPro i tutaj nie ma się co czarować. 700 to jest i dużo i mało. Gdybym miał 700, kupiłbym używaną szóstkę Hero 6, dlatego że tutaj mamy stabilizację. W wersji oprogramowania 1.6.0 możemy używać Real Steady i stabilizować w tym programie w postprodukcji. Gdybym miał większą kasę, 8. 9 jest dla mnie trochę za kamerą za dużą w tej chwili pod kątem gabarytów. Ale dużo operatorów właśnie używa, jeżeli chodzi o pilotów FPV, używa kamery nadal 6 i bardzo ją chwalą. W tej chwili można ją kupić używaną w bardzo dobrym stanie za mniej więcej 700 zł. To są moje wnioski, moje przemyślenia. Jeżeli macie swoje, to bardzo proszę o komentarz na dole pod filmem. A kasę można kupić na Amazonie UK, odpowiednik mniej więcej $150, 180, zależy kiedy, bywa też w promocjach. Natomiast ja jestem nadal wierny marce GoPro i GoPro chyba najwięcej zrobiło pod kątem kamer sportowych, jeżeli chodzi o rozwój, funkcjonalność i też te możliwości nawet w postprodukcji. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Cześć! I wish to be something special in the end. I wish to be so much better in the end. I wish to be me.